witamy serdecznie w kolejnym odcinku serii Pokaż co potrafisz. W jednym z ostatnich odcinku, gdzie pokazywałem meczyk What the Fucka 10 TDK, popełniłem tam mały błąd, informując o tym, że przeładowanie będzie takie, z tyloma nabojami, ale nie wziąłem pod uwagę to, że już jest test drugi. W tej chwili już inaczej to wygląda, więc w tym odcinku pokażę właśnie czołg Borsuczek, 8 tier Tedek, i przy okazji omówię, jakie dokładnie będą te zmiany Tedeków tieru 8, 9, 10. Oraz jeden stuk też będzie zmieniony wśród niemieckich czołgów. Ale oczywiście Pokaż co potrafisz, to jest też świetna bitewka, więc kolega Depompka, witam cię serdecznie. No siema. Pokazuje nam bardzo, bardzo fajny meczyk czołgiem właśnie tym Borsukiem. Chociaż ten wynik, który później zobaczymy, on mnie bardzo zaskoczył, on był większy niż myślałem, że będzie. No ale, bo tak naprawdę tym czołgiem nie gra się tak bardzo aktywnie do przodu, tylko raczej w ukryciu, tak? Ty to prezentujesz, nie? W tej chwili. No dokładnie, dokładnie. Wykorzystać kamo. No. Czyli jesteśmy na Lakeville, bitwa spotkaniowa. I co chciałeś zrobić z tym czołgiem na tej mapie? Na początku to podjechać właśnie na środek, pospotować te czołgi, które będą do miasta się wbijać i jakiś tam damage powoli robić. No. No jak widać, na razie jesteś niezauważony. Już spokojnie 2000 obrażeń robisz. Jak widać, ta lówka nawet teraz 563, nie wiem, maksymalnie chyba 580 uderza, już nie pamiętam dokładnie. 490? Średnio 490. Tak, a maksymalnie no 580 jeszcze. No. Słuchaj, bo oczywiście nie ma co ściemniać, w tej chwili, w czasie meczu byłeś w klanie PZN, w tej chwili grasz już pod szyldem Who is Next, ale Depompka, czemu akurat Pompka ci się zapisała jako nick? No właśnie Depompka, bo Pompka była zajęta już. Aha, a masz taką ksywę? Nie, to po prostu na spontanie jakiś szybki nick, bo kolega instalował mi WOTA w domu i miałem 30 sekund na podjęcie decyzji, jaki nick sobie wybrać. Czyli Pompa. Tak, strzeliłem po prostu Pompka. Jest Pompka. No, bo można powiedzieć, jest Pompa, to się mówi na to, że... No nie, dobra, nieważne. A Pompka to taka mała pompa, nie? Dokładnie. No i w tej chwili oczywiście akcja się tu rozgrywa, ty stoisz sobie na środku, czekasz na to, aż ktoś ci wejdzie pod lufę. Oczywiście Borsuczek jest to jeden z nielicznych czołgów, który już na stoku jest świetny, nie? Dokładnie, dokładnie. Czyli... Czekałem na tego T71, bo wiedziałem, że będzie chciał się wbić. Mhm. No i właśnie się wbił. Oczywiście, czemu na stoku jest świetny, wiadomo, warto jeszcze zrobić w nim gąski i lepszy silnik, ale już sama stokowa wersja jest świetna, ponieważ tak naprawdę gra tym czołgiem głównie to jest znajdź odpowiednie miejsce, ukryj się i niszcz, a już na samym początku na stoku ma tą lufkę 128 mm, która niestety będzie znerfiona. A więc w tej chwili oczekujesz na przyjazd czołgów, o, tutaj. Tak, cała lewa strona padła, właśnie czekam, aż się pojawi. No i oczywiście tu się też przydaje mod, który pokazuje, gdzie ostatnio były zauważone tak, czołgi, tak. Nie? Przez to wiedziałeś, gdzie się ustawić, żeby czekać na te czołgi. No. I tak zbierasz te obrażenia, ale jeżeli chodzi o patch 9.2, tutaj będą zbufowane medy niemieckie, tak jak Auschwitz Panther, Indian Panzer, Leopard 1 i Leopard Prototyp A. Te czołgi będą mieć zbufowany reload, ale niestety te deki niemieckie, właśnie takie jak Borsuk, What the Fuck jest to oraz
Waffen Gaffen auf PZ4. One będą mieć znerfione przeładowanie działa. Również zauważam, że Stuk 3 aufs G też będzie mieć przeładowanie działa. No, 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 no. Dłuższy reload. No, no, no. Czyli jak widać, w tej chwili masz 9,19 przeładowanie tego działa 128 mm. To jest już z towarzyszami broni? Tak, tak. A przeładowanie tego działa w patchu 9,2 z tego co piszą na stronie Wargamingu będzie z 10,9 sekund na 11,5. Ale ty masz tu 9,19, czyli 10,9, nie rozumiem. No będzie gdzieś około coś poniżej 10 sekund. Nie, 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 nie. Będzie poniżej 10 sekund, ale na pewno będzie więcej o ponad pół sekundy. No coś takiego. No jakoś tak właśnie. No, gdzieś o 60 sekundy, o 70 sekundy będzie większe przeładowanie. A ty znowu wracasz na ten środek. Tam jeszcze został właśnie Tiger i Lorka. I chciałem się zobaczyć, czy ten Tiger nie podjechał gdzieś tutaj, albo nie będzie chciał się wbić do miasta. No i powolutku robić ten damage. My tak dzisiaj właśnie trochę bez życia rozmawiamy z pompką, ponieważ ja się obudziłem pół godziny temu. Jak wiadomo, nie mam na razie pracy, więc śpię bardzo długo. No a ja jestem po nockach, także. No, no, no. Właśnie. O 6 rano skończyłem. I ten klan, w którym byłeś przedtem, on ma coś związane właśnie z nocną zmianą. PZN to jest. Polska nocna zmiana. Tak? No, polska nocna zmiana. No, no, no. No to pozdrawiamy chłopaków z polskiej no, nocnej również. Zmiany. No i Tigerek wyjechał dopiero teraz, widzę. Tak. Ale musiałem jechać tam zdekapować, bo wiadomo, zostaliśmy tylko we dwóch. Arta przecież nie będzie nam świecić, nie? No. Tak jak mówiłem, popełniłem błąd w ostatnim odcinku What the Fucka. Powiedziałem, że to przeładowanie będzie trwało około tam 48-49 sekund magazynku, ale okazuje się, że jednak będzie jeszcze gorzej, czyli będzie 5 pocisków z działa 128 mm, ale przeładowanie będzie prawie takie samo, czyli tylko 2 sekundy odejmą w przeładowaniu magazynka. Słuchaj, ale jeszcze mało mówiliśmy o zaletach właśnie tego czołgu Borsuk, nie? Bo ja powiedziałem, że on jest świetny już na samym początku, ale teraz jakbyś mógł powiedzieć, jakie są właśnie główne plusy tego niszczyciela czołgów? No, stokowa lufka na pewno. I oczywiście kamuflaż, nie? No, trzeba od razu co pierwsze robić na załodze, to kamo i czołg jest po prostu zarąbisty. I oczywiście też obrotowa wieża, bo przypominam, że tak, tak. Jeżeli niszczyciel czołgów posiada obrotową wieżę i ma dobre krycie, załączy sobie lornetkę i krycie, to wtedy obracając wieżą nie wyłącza się mu to krycie, to kamuflaż, ten kamuflaż i ta lornetka. Ale ja widzę, że ty nie używasz lornetki. Osłoniętą optykę używam tu. Bo ona dużo widzi, tam 400 metrów ma chyba. I razem z osłoniętą optyką tam daje 440 metrów, i to jest praktycznie maks, co może mieć. Mhm. Jak jest załaga powyżej 100%, to daje ponad 450 metrów. A więcej, jak wiadomo, nie może mieć. No, a sytuacja w tej chwili jest taka, że już zrobiłeś ponad 7000 obrażeń, zniszczyłeś 6 czołgów, ale na szczęście zostały ci czołgi takie średnio myślące chyba. Chociaż ten Iz już wiadomo, no, marne szanse miał, nie?
nie wiem właśnie, jak on zabił dwóch ludzi, bo tutaj kompletnie nie ogarniał. Dwa czołgi, tak. To by było straszne, jakby w grze po zabiciu czołgu ginął jakiś człowiek na świecie, nie? No tak, no niby czterech załogarzy tam ma chyba załodze. No właśnie, to mnie dziwiło, jak oglądałem pierwszy raz tą powtórkę. Czemu nie dostawałeś od artylerii, nie? Bo myślałem, że ona będzie tam gdzieś na K4 pilnowała. Ale jak widać, nie strzela, więc spokojnie zniszczyłeś sobie ISA. I teraz dopiero strzeliła ta artyleria, nie? No dokładnie. Czyli została ci tylko arta. Tylko, że tak naprawdę gdybyś jechał Tygrysem, gdybyś jechał Isem, to byś się może tak nie martwił. Ale jedziesz Borsukiem, który nie ma w ogóle pancerza i tak naprawdę każdy strzał tej francuskiej arty celny w ciebie kończy się śmiercią. Tak, nawet chyba obok mnie. No. No więc zobaczymy. I co postanowiłeś teraz zrobić? No to zamarkowałem właśnie, że jadę tam w drugą stronę miasta, bo skoro strzeliła, musiała być gdzieś tam na swojej bazie, nie? No niby mogłeś podjechać, spróbować w nią strzelić, ale byłoby to trochę ryzykowne, nie? Wiadomo, fartowny strzał i nie żyjesz, nie? Dokładnie. Tutaj się nie udało. No tu w lufę chyba trafiłem. Tu koledzy ci podpowiadają. Cap, no! Kolega w GW Panterze jest niezdecydowany, nie? Dobra, to ty tu walczysz sobie z tą artylerią. Obserwujcie, co tu kombinuje pompka. A ja jeszcze przypomnę, co dalej z tymi zmianami. Czyli jeżeli chodzi o 9 TEDek, czyli ten WTF PZ4, tam wszystkie jego działa będą znerfione, jeżeli chodzi o właśnie szybkość celowania. No i już po meczu, no i tak dalej. Czyli wiemy już wszystko o nerfach i buffach niemieckich czołgów. A więc jeżeli chodzi o wyniki, tutaj powiem ci, że ten meczek taki był taki spokojny, taki bez szaleństw, nie? A RHM-em się nie da na pierwszej linii walczyć. A zobaczmy na wynik, prawie 3200 expa. I to jest moim zdaniem bardzo, bardzo niezły wynik. Jeżeli chodzi o obrażenia, prawie 9008 zniszczonych czołgów. No i w zasadzie tyle z tego. Wszystkie strzały były celne, tylko jeden bez penetracji, w lufę. To był chyba ten, nie? Tak, na końcu warty w lufę. Strasznie dużo też zarobiłeś, ale to chyba też z jakimiś bonusami, nie? No coś tam na pewno, bo już nie pamiętam. No nic, podsumowując, oczywiście wynik świetny, czyli jak widać tym czołgiem należy grać spokojnie, ostrożnie, i jak widać, odpłaca się takimi wynikami. Oczywiście, no cóż, no, podsumowując, jest to bardzo świetny czołg, ale w patchu 9.2 myślę, że ten nerf działa 128 mm, to tak naprawdę nic nie zmieni, bo cały czas zostanie chyba ten sam kamuflaż, który właśnie jest bardzo ważny w tym czołgu, nie? No chyba najważniejsze. A to, że będzie przeładowywał nie 9.19, tylko 9.70, to tam dużo chyba nie zmieni w tym czołgu, nie? No raczej nie. Nie powinno przynajmniej. No, muszę dopić kawę, żeby odżyć. A jak chcesz, Pompko, możesz na koniec jeszcze pozdrowić kogo chcesz. No, pozdrawiam byłych klanowiczów z PNZ i Prozaka. Dzięki. Dziękuję za uwagę. I zapraszamy do następnych odcinków. Na razie. No hej.